Piórko, hej, hej kochani, tu Aleksandra, czyli Wasza Mistyczka. Witam wszystkie panny z horoskopem na marzec 2020. Rachunki, 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 ale wiecie co, nie tylko rachunki, bo teraz zobaczyłam po prostu całą stertę paragonów, y, takie życie powszednie jakby przy Was, y, ale to nie tylko to będzie. Y, w miesiącu marcu po prostu też y, y, no, wyświetlił mi się taki ten... Y, Zus, skrót, nie? Szyld. Zus, urząd. Taka bryła betonowa, jakiś tam budynek. I po prostu um, czuję, że będzie jakaś konfrontacja panien z urzędami. Nie chodzi tylko o ubezpieczenia społeczne, albo w ogóle o kwestię ubezpieczenia bądź zabezpieczenia się. O, właśnie, w marcu panny będą się jakoś tam zabezpieczały na przyszłość, ubezpieczały coś takiego. Tutaj mi się pokazuje. Aha, teraz słyszę też, że y, y, cudzoziemiec, ale o co chodzi z cudzoziemcem? Widzę teraz postać, y, mężczyzna z walizkami, który, który idzie na dworzec, w kierunku dworca, bo zresztą tam jest y, same napisy teraz. Wcześniej ZUS, teraz kole, kolejny dworzec PKP, ale to tak jak w dawnych czasach, malutka mieścinka, malutki dworzec, y, y, mm -hmm. skromny tabor i, i po prostu... Jedna kasa biletowa, nie? Prowincja, prowincjonalne miasto, jakby. I usłyszałam, że cudzoziemiec, ale to wiecie co, to może być po prostu człowiek, tak, albo z innego miasta, albo z innego państwa. Zobaczmy tutaj, Al... no, jakieś paśki lichów, energia młoda, świeża w Waszym życiu, panny. Może tu być taka opcja właśnie, że albo wy będziecie się przemieszczać i Bo tu jest jakiś, jakiś aspekt podróży pokazany, nie? czyli zostało mi to pokazane przed chwilą. Przemieszczanie się jakaś podróż, odwiedziny, paść kielichów też zawsze przychodzi z kielichem, z propozycją, to jest też często ktoś, kto odwiedza, ale to jest świeża młoda energia, może chodzić o wasze dzieci, które będą przyjeżdżały do was, albo wyjeżdżały, albo wy do nich. A może chodzić o nie dzieci, tylko energię świeżą i młodą, czyli właśnie ktoś nowo poznany, jakaś nowa osoba w marcu. Z tym kielichem tutaj wychodzi do was z propozycją jakąś. Najczęściej jest to propozycja spotkania, bo to jest oferta, nie? Tu jest składanie oferty, i taki paś kielichów do was przychodzi. To jest coś świeżego, coś nowego, albo wasze dziecko, panny. I czego to dotyczy? To już nie rachunków. Nie, nie. I to już nie spraw urzędowych. Yy, ta oferta tutaj ma inny wydźwięk, mam wrażenie. Inny wydźwięk. Inny wydźwięk yy, bardziej uczuciowo-emocjonalny w kielichach, tak bym powiedziała. I może wiązać się właśnie z podróżą. Może ktoś was odwiedzi, może ktoś do was przyjedzie, może wy się udacie w podróż, może zostaniecie na coś zaproszeni yy, na, na jakieś wydarzenie. To mnie zaintrygowało, przyznaję. Zobacz, to jest niesamowite. Drugi raz wypadł. Bardzo silna energia w marcu będzie. Po raz kolejny wypadł Paśki Lichów. Po raz kolejny, tak jak mówię, albo dziecko, albo młoda, świeża energia. Tu widzę jakieś spotkania. Tak, dokładnie widzę, ale widzę też konkretne, wiecie, co kobieta z mężczyzną się spotyka po prostu. To jest coś świeżego, coś nowego, wiecie, pan w marcu. Albo kogoś poznacie, albo kogoś poznałyście już i, i dojdzie do pierwszego spotkania. Może jeżeli mm, nie spotkania, no to, ale to tak mi wygląda, bo tutaj jest, wiecie, co, jakaś oferta, nie? Często, słuchajcie, w Paziu Kielichów to jest oferta romantycznego spotkania. To jeszcze nie jest Miłość, nie? Jeżeli panny miałyby ochotę na mm, wybuch jakichś mm, wielkich emocji, yy, to, to nie. To jest jakby dopiero początek. To jest bardzo, bardzo takie, to jest jeszcze bardzo świeżutkie i delikatne. I takie wiecie co? Takie niewinne, takie wręcz platoniczne, takie czyste jak to szkło tutaj na, 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 na tej karcie, tak? No taka fajna energia tutaj do was idzie, idzie w waszą stronę, widzę. Coś, coś, coś fajnego. Um, uważajcie tylko, żeby ktoś nie nadużył waszej gościnności. Tak, tu mi przyszło do głowy, um, bo możecie w tym miesiącu być bardzo takie otwarte. Um, bardzo ważny cudzoziemiec, ale wiecie, co to faktycznie cudzoziemiec? To może być osoba z innego kraju, ale. Albo wiecie co, no jest przekraczanie granic. Może być to osoba z innego miasta, to nie musi być z innego kraju. Albo osoba, która ma inną profesję teraz słyszę, bardzo gdzieś tam ym, się z wami może rozmijać, jeżeli chodzi o, 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 o jakieś yy, o jakiś taki. Yy, Status społeczny. Yy, może być duża dysproporcja, yy, na przykład jeżeli chodzi o status materialny, czyli on bogaty, ona biedna albo odwrotnie, tak. Yy, intelektualny to może nie, bo tutaj raczej powinno być porozumienie, tak czuję, ale na przykład yy, on lepiej wykształcony, ona gorzej wykształcona albo odwrotnie. Rozumiecie, nie? Taki rodzaj yy, jakichś yy, różnic powiedziałabym trochę kulturowych. Zderzenie prowincji z miastem, Coś, coś takiego. Tak widzę i czuję bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dobrze, wezmę teraz i do talię kart. Przy okazji wezmę łyka jakiegoś napoju. I nad, tak nadciąga jakiś ważny cudzoziemiec. Ciekawe. Mm. Panienki. Kto tam do Was idzie? Nawet słyszę, słuchajcie, że to jest osoba, która zna bardzo dużo języków. Ale to może chodzić o metafory, czyli bardzo duża znajomość języków. To mogą być takie też sytuacje wokół znajomość życia. Znasz dużo języków, dlatego że yy, yy, obracasz się w różnych kręgach społecznych, znasz różne kultury, może podróżujesz dużo po świecie. W związku z tym nie są ci obce różne standardy, prawda? I to jest też taka zdolność adaptacji tej osoby do różnych ciężkich warunków. Życia, też tak mi się wydaje. No zobaczymy, dobrze, panienko, panienko, co ty tam masz w tym miesiącu? Ty w tym miesiącu z 2020 dla panny, ty w tym miesiącu panno, ty w tym miesiącu trójka ziemi, czyli twoja energia, jak najbardziej. Mówię, tu może być zderzenie z tym paziem kielichów, bo tu sporo takich jest emocji, wiesz, dwa razy karta wypadła. Są emocje, są uczucia, być może, a ty tutaj twardo po ziemi, nie? Ale jest współpraca. Jesteś gotowa, gotowa na przyjęcie, mam wrażenie tego kielicha, ale to jest, ty, też wiesz co, ty po prostu twardo stoisz na ziemi. Ty przyjmując nawet ten kielich, wykorzy wykorzystasz go w sposób ziemski, na swój sposób, w sposób kreatywny. Ta trójka ziemi zresztą zapowiada moc kreacji. Tutaj masz współpracę z innymi ludźmi, masz podpisywanie umów w trójce ziemi. Często właśnie te sprawy urzędowe się pokazują albo zdawanie egzaminu. Prawdopodobnie um, część panien, też poszukująca pracy, tę pracę w tym miesiącu znajdzie, bo w trójce ziemi jest podpisywanie umów, nowych umów. A także zdany egzamin. Także pomyślne wieści dla panny na miesiąc marzec, jeśli chodziłoby o właśnie takie sprawy, zawodowo-profesjonalne, jakieś takie właśnie kreacyjne. Tu widać tego motyla, który rozwija swoje kolorowe skrzydła, czyli wiosna, wiosna, wiosna. I powiedziałabym tak, bardzo fajnie będzie się układać i komunikacja, i o, ostrość. I współpraca z ludźmi, w związku z tym będziecie doceniani też za swoją pracę. Cokolwiek nie zrobicie, będziecie zauważeni i docenieni. Także bardzo ładnie to wygląda. Będziecie działać też dla dobra zespołu: czyli Panna w tym miesiącu nie myśli tylko o sobie, myśli też o innych. Zresztą zwykle Panna myśli też o innych i wiele rzeczy dla innych ludzi robi. Czyli tak jak powiedziałam, po prostu będziecie w swoim żywiole, w swojej energii. Współpraca, praca dla innych, dla dobra zespołu, ale jest docenienie. Uwaga, tutaj yy, nie jest tak, że ty coś robisz i nikt tego nie dostrzega i nie ma wdzięczności i, i w ogóle wiesz, Możesz, nie, ma, nie masz takiego poczucia, że tracisz czas. Nie, tu się nie traci czasu. To jest budowanie wspólnej konstrukcji. W innych taliach kart często Trójka Ziemi przedstawia robotników na budowie, którzy wznoszą dom, budują razem dom. I to jest właśnie coś takiego, że po prostu zespół ludzi, którego jesteś elementem w miesiącu marcu, buduje coś, coś, coś wspólnego, jakąś wspólną wartość. I w kontekście tego tam pazika kielichów, który, który wcześniej się pokazał, yy, sądzę, że możesz właśnie z jakąś nową, świeżą energią wejść we współpracę, tak? Albo z osobą, albo właśnie z taką świeżością spojrzenia. Yy, także bardzo ładnie. Jesteście, jesteście jakby u siebie, powiedziałabym, w marcu. Jesteście u siebie. Zobaczymy wobec tego dalej, kochani. Energia z otoczenia dla panienek, energia z otoczenia. No, są spotkania. Wiecie co? I to są takie spotkania. Tu też są dzieci, nie? Pamiętajmy, że w szóstce kielichów też są dzieci, ale jest to też karta karmy. To są spotkania albo karmiczne, spotkania bratnich dusz. Często, gęsto w szóstce kielichów mi się pokazują. Osoby ukochane, albo właśnie spotkania z dziećmi, bo tu po raz kolejny ktoś przychodzi z kielichem, tu przychodzi akurat starsza osoba. I z tym kielichem do małej dziewczynki z kwiatami. No, niedługo na horyzoncie 8 marzec, różne takie, wiecie, uroczystości, więc tutaj często to jest karta kwieciarni. Mi się pokazuje kupowanie kwiatów, wręczanie kwiatów, przekazywanie bukietu kwiatów. Ktoś przyjeżdża w gości, tak, może do Was odwiedzić, może Wy pojedziecie gdzieś do kogoś, bo tu jest współpraca, tutaj jest darowywanie prezentów, kwiatów, obdarowywanie się. A poza tym, kochani, są tu wspomnienia z dalekiej przeszłości, nawet z dzieciństwa. Możecie cofać się do tych czasów, możecie wspominać z tymi osobami które Was odwiedzają bądź dają o sobie znać w marcu, po prostu tutaj chodzi o taką energię yy, resentymentu I, te, i, i po prostu ten sentyment tutaj do Was wraca, wracają też osoby z przeszłości, uwaga, ale w pozytywnym znaczeniu, bo ja to nie widzę hardkoru, kochani, jeżeli tu jest Trójka Ziemi, wcześniej była świeżość w Paziu, to ja bym powiedziała, że to może powracać do Was ktoś, nawet z poprzednich inkarnacji, moje drogie panny. Czyli ktoś świeży, nowy, kogo nie znaliście wcześniej, w tym życiu. Zupełnie ktoś nowy Wam się objawi, a tymczasem tak naprawdę znacie się od wieków, nie? Bo tu mamy więzi karmiczne. Generalnie będzie radość, słuchajcie, radość ze spotkania kogoś z przeszłości. Pytanie, czym ta przeszłość jest? Czy to jest przeszłość. Obecnej inkarnacji, czy to jest przeszłość? Wielu z innych po prostu obejmuje inne też wcielenia, nie? W każdym razie też tutaj jest gotowość do wybaczenia z, ze strony, ze strony, ze strony otoczenia. Czyli kochani, jeżeli byliście w jakimś konflikcie z kimś, na kim Wam bardzo zależało, bo tu widać takie więzi bardzo sentymentalne, przyjacielskie, to widzę tutaj, że, że jeżeli to Wy zawiniliście. To te osoby Wam wybaczą, odpuszczą, tak? Jeżeli rzeczywiście no, po prostu macie coś takiego, taki dylemat. Generalnie tutaj pokazuje się też przyjaźń. Tu może wiecie, co być faktycznie miłość, która rozpoczyna się przyjaźnią, albo jeśli nie chodziłoby o miłość, choć mocno czuję, że to tak może być, to po prostu wielka radość z tego spotkania i naprawdę. Um, no, przynajmniej związek przyjacielski tutaj jest na horyzoncie, nie? Przynajmniej. W ogóle takie, a jeżeli chodziłoby o współpracę, bo tu mamy trójkę ziemi, czyli praca, praca może być i wyłącznie praca, w ogóle nie musi być tematu miłości, może panny niektóre wcale nie chcą, chcą na przykład teraz poświęcić się w tym miesiącu wyłącznie pracy, to tutaj jest powiedziane, że yy, otoczenie będzie Was wspierało jest szansa na zaprzyjaźnienie się ze współpracownikami, ewentualnie, tu, no tak, bo to jest tworzenie takiego zgranego zespołu, nie? Także bardzo ładna energia, muszę Wam powiedzieć. Na razie bardzo ładnie to wygląda, co mnie też cieszy. Główne wyzwanie miesiąca, zobaczmy. Jakie macie tutaj, panienki, może z tej? Główne wyzwanie miesiąca. Główne wyzwanie miesiąca, panny. No, paść mieczy, czyli... Znowu ta świeża, młoda energia, tyle tylko, że już nie paść kielichów, który tam przychodził z tym, z tym czystym, czystym, czystym szkłem, to tutaj w wyzwaniu jest Wasz, mam wrażenie, mm, cięty języczek. Uważajcie Pany, żebyście za dużo nie powiedziały, bo paść mieczy nie liczy się ze słowem. To też jest młode i świeże. Głównym wyzwaniem faktycznie może być wasze dziecko, na przykład z trygonu powietrza, niewykluczone. Jeśli panny mają dzieci, powiedzmy z yy, znaku bliźniąt, albo wodnika, albo wagi, to to może być główne wyzwanie, bo po prostu w marcu. Będziecie gdzieś tam bardzo y, zaangażowani w sprawy Waszych dzieci, bo tu może być zaangażowanie takie zespołowe właśnie, nie? Czy tandemowe y, zaangażowanie dokładnie tutaj w sprawy dzieci, ale powiem Wam, że tak, że, że, że jeżeli chodziłoby tylko o znak zodiaku, no to w porządku, nie? To te układy z dziećmi tutaj wyglądają fajnie. Natomiast jeżeli by nie chodziło o dzieci, tylko właśnie spotkanie kogoś z przeszłości, kto, mówię, albo tej, albo inkarnacyjnej, yy, to tu trzeba uważać właśnie na, na te obosieczne miecze. One się tu krzyżują, nie? Tu zawsze też jest pokazane akurat w tej talii taka konieczność wyboru, czyli co wybrać. Bo ten paśmieczy ma dylemat, nie? On tutaj, mm, zobaczcie, na tej podusi. Przynosi dwa miecze i mówi: Oto przyniosłem ci te dwa miecze, i teraz ty zdecyduj, co z nimi zrobisz, tak? Czy zawieramy pokój? Zawieramy rozejm. Tu widać, że otoczenie chce rozejmu, widać. Wy też jesteście gotowi na to. Czy zawieramy rozejm? Jest zgoda, ugoda, porozumienie. Czy bijemy się dalej, nie? Bo to jeszcze może być coś nowego, i to będzie coś nowego: to może być też nowa propozycja. Wiecie czego? Ugody, zgody, podpisania właśnie jakiejś umowy. Yy, I tu widzę, że yy, dojdzie do najprawdopodobniej do obustronnego porozumienia z korzystnym wynikiem tu raczej widzę więcej korzyści niż, niż negatywów choć w paziu mieczy zwykle <laughs> trzeba takie negatywy też brać pod uwagę bo mówię, to jest osoba, która ma cięty bardzo język ona wcześniej coś powie niż pomyśli nie? tu zawsze słowo jest przed, wybiega przed, przed, przed myśl także tutaj to, to musimy mieć na uwadze nie? co tutaj jeszcze kochani ten paś mieczy tak troszeczkę tym, tymi, tymi mieczykami na, na oślep wymachuje, więc tu trzeba, by też premiowany w tym miesiącu byłby rozsądek i logika, opieranie się na faktach. Zawsze nie opieranie się na faktach. W związku z tym yy, mogą być jakieś sprawy urzędowe czy prawne w tym miesiącu wyzwaniem. Mogą być, mogą być. To, co mi się pokazało, te ZUSy. Czy, 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 czy tam jakieś inne implikacje? Generalnie chodzi o to, że wychodzicie w tym miesiącu, to znaczy ja nie wiem jeszcze, czy wychodzicie. Póki co to na razie wiemy, że dosyć takim dużym wyzwaniem marca może być podjęcie decyzji w sprawach urzędowych bądź innych, wyjście z jakiegoś niezdecydowania, bo tutaj właśnie trzeba dojść do porozumienia, kompromisu. I wyjść z impasu, być może jakiegoś, nie? Wyjść, być może z jakiegoś impasu. Mamy tutaj też przekazywanie nauki, bo to jest osoba, która się uczy, więc może najzwyczajniej w świecie chodzić w tym miesiącu o Wasze dzieci, które są bardzo zajęte nauką. Być może będziecie im w tej nauce pomagać, bo tu widzę taki aspekt pomocy dzieciom yy, i takie to będzie. Yy, bo to jest pokazane dobre wykształcenie, moi kochani. Dobre wykształcenie, które jest też wyzwaniem, nie? Taka jeszcze opcja, yy, więc mocno czuję, że może dotyczyć waszych dzieci. I takiego właśnie zabezpieczenia na przyszłość, to co ja wcześniej, ten ZUS nie bez powodu, to jest też metafora, zabezpieczenie, ubezpieczenie tych dzieci. Czyli na przyszłość, żeby znalazły na przykład praktyczny zawód, albo nie wiem. Niekoniecznie praktyczny, po prostu coś, bo to jest też taka prostolinijna część powietrza, czyli powiedziałabym, że tu może chodzić też o to, że Wasze dziecko zrobi duże wrażenie w tym miesiącu na jakimś większym zespole ludzi, nie? Pokazane, jest tu też, pokazane są tu też y, to, artyzm, czyli może wasze dziecko chodzi do jakichś szkół artystycznych, może do szkoły plastycznej czy muzycznej, więc tu mm, też y, może, może gdzieś występuje na, jakimś, na, na jakiejś scenie, tak? Y, y, gdzieś przedstawia swój kunszt. Też coś takiego tutaj się pokazuje. Więc, ale to też jest jakieś wyzwanie, to znaczy, że wy po prostu będziecie może musieli znaleźć czas dla swoich dzieci, albo ewentualnie znaleźć czas na to, żeby do jakiegoś kompromisu w sprawach prawno-urzędowych dojść. Jak odpowiesz na to wyzwanie, to jest zawsze inna sprawa, bo wyzwanie, wyzwaniem, ale Twoje podejście. I nastawienie, i reakcja będzie tutaj bardzo ważne w tym miesiącu, więc zobaczmy Panu, jak odpowiesz na to wyzwanie. W piątce ognia, czyli zaangażujesz się w konkurencję, powiesz ok, sporo tutaj jest. Chaosu od razu mówię. Twoja odpowiedź może być nieco chaotyczna, ale to dlatego, że będziesz mieć panno dużo na głowie. Tak bym powiedziała. Dużo spraw, wiesz. Tu faktycznie mogą być i urzędy, i dzieci, właśnie te występy, jakieś takie aspekty artystyczne, inne aspekty jeszcze związane właśnie ze spotkaniem kogoś z przeszłości, gdzieś pogodzenie tego wszystkiego w czasie. Tu są konkurencyjne cele pokazane, dokładnie konkurencyjne cele, czyli wiesz, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, pięć. Buław się krzyżuje, szczegóły są dość kłopotliwe i po prostu trzeba, bo tu mamy taki konflikt wewnętrzny. Ja nie widzę konfliktu z innymi ludźmi, bo tutaj, tak, wy jesteście w fajnej energii i otoczenie jest w fajnej energii, więc konfliktu z innymi ludźmi nie widzę. Widzę raczej konieczność właśnie ugody, kompromisu i odpowiedzią na to wyzwanie będzie mm, zaangażowanie się w realizację wspólnego celu. Negatyw jest taki, bo zawsze istnieje, że pomimo właśnie konieczności podjęcia tego wyzwania, czyli znalezienia tego punktu wspólnego, czy w sądzie, czy w urzędzie, czy gdzieś indziej, yy, problem może być taki, że yy, no właśnie, uważaj na swój cięty język. Nie popadaj w konflikt, tak, z nikim. To nie ma sensu. Od razu ta karta cię ostrzega w piątce ognia, żeby, żeby z nikim tutaj niepotrzebnie nie wchodzić w konflikt, bo karty mówią, da się tutaj te, te jakieś sytuacje, zwłaszcza prawno-urzędowe, rozwikłać. Więc yy, już więcej tutaj nie, yy, nie eskaluj konfliktu, tak mówi Piątka Ognia, tak? Nie bierz udziału w eskalacji konfliktu, bo uwaga, uwaga, możesz mieć taką skłonność, możesz mieć taką skłonność, niestety. Yy, zobaczmy, yy, kochani, szansę miesiąca. Jaką macie szansę miesiąca, dobrze? Jak tutaj nam się rysuje szansa miesiąca dla panienek w marcu 2020? Szansą miesiąca jest odwrócona siódemka buła. I dobrze, bo tu nie ma już obrony terytorium. Yy, to jest tak to, 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 to troszeczkę panna mówi, yy, ja tu w tym miesiącu się poddaję, to znaczy yy, ja się już nie bronię przed różnymi rzeczami. Bo ta osoba to jest asertywna, nie? Ograniczyła swój teren, mówi nikogo nie wpuszczam, bronię dostępu na przykład do swojego serca. A tutaj się poddaję, wiesz, nie bronię się na przykład przed tą miłością panna powie Ja w tym miesiącu nie bronię się przed tą miłością. Ja wpuszczam na, już tak poluzowuję te granice gdzieś tam już strażników nie wystawiam. osób. <suszy> to znaczy wiecie o co chodzi, nie strażników czyli czyli po prostu nie bronię tego swojego Terenu, gdzieś w tej trójce ziemi też jesteście gotowe na większą otwartość, większy przepływ energii, wpuszczenie nowych ludzi też do swojego życia, czy, czy nowych idei, czy nowych projektów. Siódemka Buław się odwraca to znaczy ja się poddaję, ja już się nie bronię. Czy wy tak zrobicie? Niekoniecznie. <laughs> Odpowiedzią na wyzwanie jest Piątka Ognia, czyli jednak skłonność do konfliktów. Natomiast karta mówi, że szansą miesiąca jest dla Ciebie większa otwartość, yy, większy przepływ yy, i takie właśnie yy, taka, taki, taka, takie podejście nieobronne, ale też nie atakujące. Yy, tylko yy, tu jest sporo ciekawości w tej karcie, ciekawości drugiego człowieka. Ta karta jest takim zaproszeniem do tego, żeby wpuścić świeżą, nową energię do swojego życia, tak? Gdzieś tam już się nie okopywać, yy, nie za wszelką cenę nie próbować strzec swoich sekretów, tajemnic. Yy, tu jest wyjście do ludzi z, ze swoimi wartościami, ze swoimi pomysłami rozpoczynanie jakiegoś kolejnego etapu, które, które, które może być karmicznym spełnieniem dla Was tutaj widzę, w tym w tej, przy tej szóstce kielichów, także warto, warto to rozważyć i skorzystać z tej szansy, no bo widzę tutaj właśnie pewien taki dysonans, czyli jest fajna szansa na, na jest szansa na na, ten, na wpuszczenie nowej energii, ale tu gdzieś w tej piątce ognia taka skłonność to do jakiegoś konfliktu z innymi, nie? Zupełnie niepotrzebne. Tu jeszcze macie powiedziane, kochani, żeby spróbować też spojrzeć na pewne sprawy tak no, z dystansu. To znaczy, czy, czy, czy nie ma w Waszych działaniach jakiejś przesady, nie? Bądź nawet jakiegoś okrucieństwa. Bo ktoś może rzeczywiście przyjść po przebaczenie. I to nie znaczy, że wy musicie, wiesz, zapomnieć mu wszystkie przewiny i, i gdzieś tam e, zaprosić go znowu do swojego życia. To nie o to chodzi. Tu raczej y, chodzi o takie, y, y, takie uspokojenie emocji, tak? Takie wyciszenie y, swojego wnętrza, takie y, pogodzenie się też z, z samym sobą, czyli y, y, żeby, żeby po prostu. Y, Wiecie co, nie doprowadzać do jakiegoś takiego ciągłego poczucia zagrożenia, nie? Bo tutaj karta mówi, że twoją szansą w siódemce była... Zobacz, jak ta karta wygląda. Ta osoba się tutaj bardzo broni, siedzi przy tym wejściu i mówi, nie wpuszczaj, koniec, nie? Tymczasem wiesz, żeby, chodzi o to, żeby po prostu, wiesz to nie, nie stawać w opozycji do wszystkiego i wszystkich, tak? Żeby po prostu gdzieś tam... Yy, nie tworzyć w sobie takiego zagrożenia, właśnie wyimaginowanego, bo tu nie ma wrogów. Tu widać po prostu w tej karcie, że do, zresztą w ogóle w tym całym układzie do tej pory, widać, że tu nie ma wrogów. Nikt z Tobą nie chce panno walczyć w, w marcu, absolutnie. Nikt nie chce z Tobą prowadzić wojen ani wojenek. Po prostu yy, przeciwnie: szybciej tutaj ktoś wyciągnie rękę do zgody, niż, proszę bardzo. A ty możesz widzieć wrogów, w, w, widzieć wokół siebie jakichś wrogów, których nie ma, którzy nie istnieją, tak? Yy, więc masz tutaj powiedziane, żeby, yy, żeby po prostu nie walczyć, wiesz? Żeby, żeby sobie nie, nie, nie przygotowywać jakiejś takiej ciasnej yy, przestrzeni, w której będziesz zbierać. Yy, wszystko, co złe, tak? Złe wspomnienia, poczucie zagrożenia i tak dalej. Szansą dla ciebie jest wyjście z tego stanu, czyli krótko mówiąc, większa otwartość na drugiego człowieka i nowe doświadczenia. Yy, dobrze, nadzieje i obawy, kochani, nadzieje i obawy, nadzieje i obawy. Także nie broń się, nie broń się. No, bo tu jest właśnie obrona swojego serca, często przed nowym uczuciem. Karta mówi, nie broń się. To jest dla ciebie szansa. No i dokładnie, masz tutaj yy, właściwie taką nadzieję, ale też obawę. Masz taką obawę, że jak odpuścisz, przestaniesz się bronić, wpuścisz kogoś nowego do swojego życia, yy, to możesz mieć obawę, tak? Yy, czy ten powrót do świata, yy, powiedzmy, uczuciowego, czy tam jakiegokolwiek innego, który zarzuciłaś przez w ostatnim czasie, czy to jest dobry pomysł? A karta mówi tak: tu się nie ma czego obawiać. Jest też nadzieja, nadzieja, część pani będzie miała nadzieję na koniec choroby, na jakieś uzdrowienie, uzdrowienie jakiejś chorej sytuacji, tak? czyli regenerację, regenerację uczuć, tu słyszę. Jest nadzieja na regenerację uczuć i regenerację w ogóle. Yy, zobaczmy, czego byście panny chciały, czego byście panny chciały, czego panny by chciały. Może same nie wiedzą, czego chcą kawa czy herbata, w Boże Narodzenie czy Wielkanoc, yy, morze czy góry. Czego panny by chciały? Ósemki mieczy by chciały. No nie mogę, panny. No to powiedziałabym tak. No, żałośnie wygląda tutaj osoba na tej karcie. To jest zawsze taka sytuacja, która pokazuje właśnie taką pułapkę umysłu, więc nie sądzę, żebyście chciały po prostu. Yy, zamknąć się, tym bardziej, że tutaj jest nadzieja na powrót do świata i regenerację, więc oczywiście yy, z całą pewnością panny by nie chciały zamknąć się w piwnicy i, 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 i yy, czy gdzieś tam w swojej sypialni płakać w, yy, do poduszki, nie? bo to tak, to, to tak yy, ta, ta karta często. Yy. Jest interpretowana jako pułapka umysłu, nie? Takie tworzenie takiej swojej, yy, takiego wewnętrznego więzienia w głowie, i w dodatku wydaje się, że, że, że nie ma wyjścia. Czego by panny chciały? No, niewątpliwie yy, pokonać ten stan tutaj pokonać, wyjść z tego wyjść, yy, wiecie co, ale to też spory i trudności, nie? Trudności, bo tu widać, że tak. Tu mamy energię mieczy, tutaj mamy też jakieś ten pokonanie tego chaosu mentalnego. Tu już nie, nie macie ochoty się bronić. Najprawdopodobniej tak czuję, że mimo wszystko yy, gdzieś tam wypośrodkujecie w tym miesiącu pomiędzy sercem i rozumem rozważne i romantyczne panny. I tu będzie taka. No bo to, co, czego wy byście chciały? Chciałybyście skończyć z jakimś stanem kryzysowym. To na pewno. Ale wiecie, czego jeszcze możecie chcieć? Uwaga, uwaga, bo teraz mnie olśniło, żeby w końcu nadszedł taki moment krytyczny, bo to jest moment krytyczny w życiu. I możecie prowokacyjnie tutaj w tej karcie pazia mieczy i tej piątki ognia dążyć do tego. A niech w końcu się coś zawali. Albo dokona się jakiś wybór, albo w prawo, albo w lewo, albo te może, albo góry, albo kawa, albo herbata. Wiecie dlaczego? Bo ta karta pokazuje też wymuszenie momentu krytycznego. Panna może powiedzieć tak, w tym miesiącu ja chcę, żeby w końcu nadszedł moment krytyczny, żeby doszło do ostatecznej dyskusji, nieważne czy wieści będą dobre, czy złe, już mnie to nie obchodzi. Moment krytyczny musi nadejść. Bo należy w tej sytuacji zrewidować podjęte decyzje i zobowiązania, dlatego że panna chce zrealizować swój cel jakiś. I dlatego chce to zrewidować wszystko, tak? Decyzje, zobowiązania, musi być jakaś dyskusja, która w dodatku może być dość taka no, przy podniesionym głosie i trzaskaniu drzwi i chwiejności futryn. Niewykluczone, bo tu panny chcą jakiegoś momentu krytycznego, albo ktoś coś ukrywa, albo właśnie tutaj ktoś z przeszłości wraca. A wy chcecie nazwać rzeczy po imieniu. Ja chcę tego momentu krytycznego. Ty mi powiedz, jaka jest prawda, jak jest naprawdę. Panny chcą tutaj prawdy, są objawienia pewnej sytuacji czy, czy, czy konfliktu w, w świetle prawdy takiej właśnie rewizji, tak? Żeby to wszystko, żeby wszystkie jakieś rzeczy zostały kontrowersyjne, powyjaśniane. Ale ten moment krytyczny, dlaczego Pan chce tego momentu krytycznego? Bo widać, że chcecie. Po to, żeby wyjść jak, z jakiejś pułapki, tak? w której macie wrażenie, że się znalazłyście. I mam też wrażenie, że spowodowane przez właśnie tę energię. Energię z przeszłości albo w tym miesiącu spotkania kogoś z przeszłości. I tak jak mówię, to może być zupełnie nowa osoba, nie? Z którą też możecie mieć coś tutaj jeszcze do wyjaśnienia. Bądź faktycznie. No tak, no widać tutaj, jest moment krytyczny, zdecydowanie, nie? No i tego panny by chciały. I tego panny by chciały. Które z waszych zamierzeń, marzeń, kochane panny, się zrealizują w miesiącu marcu, bądź mają szansę na realizację? Marzenia, plany, zamierzenia. Co w tym miesiącu ma szansę się zrealizować? Doświadczenie życiowe, czyli, yy, no właśnie, tu macie chęć na moment krytyczny, i tu jest powiedziane: yy, nastąpi ten moment krytyczny, moje drogie. To już będzie taki naprawdę moment momentów, bym powiedziała apogeum czyli, yy, bo tam, pamiętam, że w wcześniejszych miesiącach pan yy, transformowały i przewartościowywały praktycznie całe swoje życie. Dużo się zmieniało i były właśnie i te sprawy prawno-sądowe, jakieś tam y, innego rodzaju, y, braki, braki w tym, w uczuciach, tak, brak miłości. Y, czy niektóre miały też też kłopoty finansowe, prace zmieniały, no różne rzeczy były. To jest właśnie ten, to całe doświadczenie życiowe się na to złożyło. I ten moment krytyczny, którego chcecie, mam wrażenie, że nadejdzie. Wiecie dlaczego? Bo ta karta wypadła tutaj na pozycji yy, realizacji w tym miesiącu waszego planu, czy waszego marzenia, czy zamierzenia. Więc jest powiedziane, że owszem, ten ważny moment w życiu nadejdzie właśnie w marcu. To będzie potężne objawienie, które doprowadzi do zmiany. Potężne objawienie. I karta mówi, że świetnie, czas rozwinąć Panno Skrzydła. Czas rozwinąć skrzydła. To będzie coś, co po prostu yy, yy, spowoduje Twoją. Yy, yy, przepraszam. Coś, co spowoduje, że yy, Ty już nie zawahasz się przed dokonaniem albo dalszych zmian, jeżeli, jeżeli się jeszcze z nimi gdzieś tam yy, ociągałaś i nie bałaś się czegoś, miałaś jakieś opory. To teraz już tych oporów nie powinno być. Yy, a te, które są w procesie zmian, no to tu jest powiedziane, że to jest. Yy, ten właśnie moment krytyczny, którego oczekiwałyście, to jest właśnie ten moment, ten, ten, to jest właśnie ten moment, który spowoduje, że wy niesamowicie ruszycie do przodu. I mam wrażenie, że tutaj z czymkolwiek będziecie chciały. Tu nie będzie ograniczeń, wiecie? Na doświadczenie życiowe składa się. Ciąg różnych ścieżek pragnień, serca i intuicji. I tutaj jest wejście właśnie na, to jest taka motywacja do tego, żeby tą ścieżką pragnień, serca i intuicji, tą wybraną, podążać dalej, nie? Wyzwolenie tu jest, to jest nagłe dostrzeżenie prawdy. Nadejdzie ten moment krytyczny, objawi Wam się prawda, widzę. I to jest zmiana, która może być dość nagła, słuchajcie, tu mamy też wieżę w tle, zobaczcie, tu w tle jest wieża. Zmiana będzie nagła i nieuchronna. Karta przypominająca wieżę, bo to w zasadzie jest wieża, tak naprawdę. Yy... I to jest ta wieża, której panny chcą. Chcą i się doczekają. Chcecie momentu krytycznego? Chcecie, żeby się coś zawaliło? Yy, chcecie na gruzach czegoś zbudować, coś nowego? To do dostaniecie to w marcu. Yy, macie to zagwarantowane. A po co? Prosta rzecz. Od dłuższego czasu z czymś zwlekałeś, zwlekałaś, w związku z tym, yy, już po prostu dłużej nie można ignorować swoich potrzeb. Najzwyczajniej w świecie. Swoich potrzeb, tak? I nastąpi wyzwolenie. Yy, I to jest wasze albo, albo wasz plan, albo wasze marzenie. Jedno i drugie. Widzę, że się może dokonać. Najprawdopodobniej tak będzie, jest bardzo duża szansa. Potencjalny rezultat, czyli z czym wychodzisz z miesiąca marca. Aha, czyli mogą być też rozstania gwałtowne z kimś, nie? Również bierzcie to pod uwagę. Ale tu widać, że wy tego chcecie. To nie jest tak, że, że wy nie macie świadomości, że to nastąpi. To jest już od dawna planowane. Potencjalny rezultat, z czym yy, pan wychodzą yy, z miesiąca marca 2020? Potencjalny rezultat, z czym wychodzisz z miesiąca marca? Z czym wychodzisz pan? Z czym wychodzisz? W odwróconej królowej buław, yy, czyli w takim poczuciu troszeczkę utraty energii, wychodzisz. Niektóre panny przynajmniej nie będą wiedziały na koniec miesiąca, czego chcą. Bo tu się coś zawala. Zresztą chcecie, żeby coś się zawaliło, żeby wieża runęła. I wychodzicie po prostu osłabione, osłabione z miesiąca marca. To jest pokazane takie osłabienie. Y Często, no, bo królowa była w pozycji prostej, to jest też kobieta, która wie, czego chce i sięga po to wszystko, na co ma ochotę. W odwróceniu yy, ona nie chce, bądź nie może sięgnąć po wszystko, na co ma ochotę, nie? Yy, dlatego, może dlatego, że jest zbyt słaba, nie ma siły, tu jest utrata energii. No, najprawdopodobniej osłabi was, was tutaj yy, ta, ta, ta wieża. Natomiast nie jest to zła karta, bo pamiętajmy tutaj, że wy jesteście w takim razie w przejściu jakimś. W przejściu, bo tu widać, że tutaj mamy jakieś po prostu przejście. Tutaj na wyjściu może być też konfrontacja z taką energią, z kobietą bezwzględną, na przykład, nie? Bezwzględną, która nie liczy się z nikim i z niczym. Może po prostu tutaj taka energia Wam stanąć na, na drodze. Ale generalnie to jest po prostu energia taka, taka, taka bilansująca miesiąc z tym, z czym wychodzicie. Więc y, ja myślę, że po prostu y, wychodzicie z taki, w takim poczuciu, y, to nie jest przegrana, nie, ale sporo jest tutaj dramatyzmu jednak, nie? Y, znaczy y, takie wiecie co, z de dezorientacji, o tak bym, może to jest najlepsze słowo, zdezorientowane tym co się dzieje, a wiecie dlaczego? Za dużo się dzieje. W piątce ognia wasza reakcja jest taka, że po prostu i macie wrażenie, że jesteście w jakimś konflikcie wewnętrznym, bo za dużo celów jest do, do opanowania, takich konkurencyjnych, może sprzecznych, i wychodzicie w takiej dezorientacji zdezorientowane, takie e, z, też zdezorganizowane, prawda? Sporo jest krytycyzmu i nerwowości w tej odwróconej królowej buław. Yy, ale wiesz co, yy, ta energia jest tutaj potrzebna, ona ma cię nauczyć w miesiącu, marcu, większej niezależności i wyrażania własnego ja. Po prostu. Albo przeciwnie, jeżeli nie wybaczycie, nie odpuścicie komuś, bo jest też taki motyw, to może być wam tak bardzo z tym źle, bo tu widać, że szansą jest większe otwarcie się, większe otwarcie się na to, co los przynosi, i stąd możecie być samokrytyczne, bardzo z siebie niezadowolone. Że, że głupio postąpiłyście, że nie wykorzystałyście jakiejś szansy. Nie? Że może za bardzo broniłyście swojej niezależności, a że właśnie może nie skorzystałyście z szansy i zrobiłyście odwrotnie, a okopałam się, a nie dopuściłam głosu serca, tak? I intuicji. Nie przyjęłam czegoś nowego, świeżego, fajnego. No i dlatego na koniec miesiąca. Jestem zła na siebie, nie? Czy zły na siebie. Yy, i, I zamiast tutaj właśnie. A dlaczego? A żeby moja duma nie została urażona, nie? Żeby moja duma nie została urażona. Yy, no tak, bo tu jest często taka kobieta, która mówi. E, że. E, ym, a nikt mi tutaj nie podskoczy, nie? A nikt mi tutaj nie podskoczy, ja wiem najlepiej. No to wiesz, żebyś się panno nie przyjechała, nie? Pod koniec miesiąca. Ale masz ostrzeżenie, słuchaj, jeżeli coś dobrego będzie na twojej drodze, coś nowego Cię spotka, jakaś nowa, świeża energia zapuka do Twoich drzwi. Albo w sposób pojednawczy, tak jak tutaj na tej karcie, albo po prostu yy, zachęcając cię do, do może do nowego związku czy nowej przyjaźni, to nie zamykaj się, tak? Żeby nie być później taką zdegustowaną, samokrytyczną, yy, rozczarowana sama sobą możesz być. Dobrze, kochani, macie ostrzeżenie, to wiecie, czego nie robić. Rada od kart poniekąd już była, ale jeszcze zobaczymy tutaj rada od kart może tutaj z tej rada od kart na miesiąc marzec dla panny 2020 roku rada od kart co karty ci radzą w marcu karty w marcu ci radzą yy, tutaj yy, żeby nie podejmować niepotrzebnego ryzyka tak w odwróconym głupcu hmm, czyli Być może tutaj to wszystko jest uzasadnione, co było wcześniej. Teraz to jeszcze inaczej tutaj widzimy. Um, tu jest niezadowolenie i też jakaś taka właśnie dezorganizacja i, i, i defragmentaryzacja samej siebie. I tak się zastanawiam, z czego to na koniec miesiąca wynika, bo tutaj w Radzie macie coś, właściwie takie ostrzeżenie, bym powiedziała. Żeby, ale tu też jest taka, takie ostrzeżenie, żeby nie tracić nowych okazji, może coś takiego, nie, nie, trać, nie trać okazji, nie trać szansy na, 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 na coś nowego, dobrego, ale tu też jest taka niechęć do ryzyka, to powiedziałabym, żeby tego niepotrzebnego ryzyka, jeżeli coś wydaje Wam się ryzykowne, to, to rzeczywiście w to nie wchodzić. W te, jakieś takie sytuacje, które są, które wydają się Wam bezmyślne, nie? Bezmyślne. Um, bo um, karta Was ostrzega przed brakiem rozwagi, przed nieodpowiedzialnością, przed jakąś niedojrzałością. To powiedziałabym, że. Yy, ale przed błędnym wyborem też, przed błędnym wyborem, bo tu często jest brak motywu Waszego. Więc tu ja widzę in, inaczej to. To nie to, że nie wchodź w nowe, bo wszystkie karty wręcz przeciwnie, zachęcały cię do nowości. Wszystkie zachęcały cię do nowości. Więc ta karta mi mówi właśnie, nie przegap przez jakiś swój brak motywu albo przez swoją buntowniczość, bo tu widać, że ta osoba jest zbuntowana i w tej odwróconej królowej buław też może być zbuntowana, żeby przez własną głupotę i buntowniczość jakoś, czy brak motywu nie dokonać błędnego wyboru. Nie dokonać błędnego wyboru, bo być może jesteś na skrzyżowaniu dróg, może w Twoim życiu znajdzie się, przyjdzie właśnie ktoś taki nowy, niewinny, a Ty albo uznasz to, tę osobę za głupią, albo po prostu yy, i będziesz się tam dumnie wynosić ponad nią, ale ta karta mówi: Ty nie masz motywu, tak naprawdę, Ty nie masz motywu, to Twoje działanie może być bardzo niedojrzałe, tak? Więc uwaga, uwaga, panny. Jeszcze raz powtórzę: jeżeli coś dobrego dobija się do waszych drzwi, yy, przyjrzyjcie się temu z rozwagą, bo karta mówi, uważaj na swój brak rozwagi. I uważaj na swój bunt wewnętrzny, i yy, na niekończące się wahanie, które może być w tej karcie, tak? Karta mówi, że w tej sytuacji. Yy, nie warto tutaj y, kierować się właśnie y, tą swoją buntowniczą y, naturą, bo możesz dokonać błędnych wyborów. Błędnych wyborów. Ja jeszcze doprecyzuję, bo to mnie bardzo interesuje, dlaczego tutaj pokazał się ten odwrócony głupiec, bo to jest taka rada i jednocześnie ostrzeżenie tutaj widzę dosyć mocne. Tak, czwórka kielichów, bo ci coś jest darowane, a ty nie chcesz tego przyjąć. Dokładnie. Ty nie chcesz po prostu tego przyjąć. Nie chcesz przyjąć tego czwartego kielicha. I tak się zastanawiasz, podpierasz się i tak czekasz, nie? Albo przyjmę, albo nie przyjmę. Yy, no to mamy tutaj radę, żebyś jednak panno w tym miesiącu ten kielich przyjęła. Co zrobisz, to zrobisz, ale masz powiedziane jasno: przyjmij, bo inaczej masz. To jest właśnie utrata, niepotrzebna utrata okazji, wiesz? Utrata okazji. No, coś fajnego. Coś bardzo takiego emocjonalnego. Dobrze, przesłanie. Tak, nastanie ten moment krytyczny. Tu dodatkowo wylosowałam dla Was kartę przebudzenia. Awakening. W tym przebudzeniu, kochani, tutaj macie powiedziane, że nadszedł czas po prostu przyjęcia odpowiedniej roli. Odpowiedniej roli w życiu. Czyli. To, co wcześniej mówiłam. Kwestia właśnie wybaczenia pokazana jest. Przebudź się do tego jakiegoś no, nowej rzeczywistości. Yy, tu, kwestia właśnie rozejmu, jakiejś ugody. Yy, masz powiedziane, że to przebudzenie będzie przybierało wiele form w Twoim życiu. Albo będzie bardzo subtelne, czyli taki świt nowego dnia. Choć tutaj przy, w obliczu tej wieży, która runie, to ja myślę, że bardziej to będzie energia wyzywająca. I właśnie ta energia wyzywająca pokazuje się tutaj jako te kwiaty cięte, te róże z kolcami, nie? Albo jako właśnie te miecze, które też tutaj o właśnie wcześniej się nam pokazały. Czyli raczej to będzie przebudzenie będzie dla was wyzywające, jak to ostrze prawdy. Potrzebne to będzie do zerwania więzi, które przestały ci dobrze służyć. Yy, więzi z tymi, którzy są albo z tymi, którzy powrócą z przeszłości. Też tak może być. Generalnie chodzi o to, żeby, że będzie tutaj jakieś, jakieś przebudzenie w sytuacji, kiedy też coś cię będzie kusiło. Ale wiesz, co cię będzie najbardziej kusiło? Zrzucanie winy na innych. I tutaj trzeba nabrać odwagi, czyli uwolnić się od dawnych lęków. Panna ma powiedziane, że w marcu dobrze byłoby dokonać wyboru świadomego, by jak ta róża na tym obrazku rozkwitnąć, to znaczy być taką świeżą, Świeżą, z tym, z tym, z tą, przyjąć świeżą energię, tak? Świeże perspektywy, które są tutaj też w odwróconej siódemce buław, że tu już nie zamykamy serca ani umysłu, tylko przyjmujemy. przyjmujemy. Czyli uwalniamy się z jednej, musi być przeciąg, tak? Przeciąg trzeba zrobić i w głowie, i w sercu. Na czym ten przeciąg ma polegać? Że uwalniacie się od dawnych lęków. Natomiast świadomie wybieracie y, świeże perspektywy, dobre perspektywy na życie, tak? Tu macie energię przejścia. Energia przebudzenia jest przejściem pomiędzy wierzą, a pomiędzy odrodzeniem, żeby wyzwolić y, się y, w czasie tej podróży. Yy, znaczy, wyzwolić swoją świadomość, tak? Swoją świadomość i po prostu oddzielić to, co wartościowe od tego, co bezwartościowe. Ja mam wrażenie, że właśnie, że tu przy odwróconym głupcu i, i, e, a, ty, odwrócon i w, pozycji, w pozycji prostej czwórce kielichów e, wam się może wszystko pomieszać, bo tu widać e, Właśnie taką defragmentaryzację pod koniec miesiąca swojej osobowości, w tej królowej była w odwróceniu. Wam się może pomylić wszystko, wiecie co? Przeszłość z teraźniejszością. Yy, co wam się jeszcze może pomylić? Yy kroki wam się mogą pomylić. Tak wam się te kroki pomylą, że możecie mieć trudność z odróżnieniem, co jest dla was dobre, a co złe, kto jest wartościowy, a kto bezwartościowy, kierując się e, uprzedzeniami z przeszłości, opartymi na doświadczeniu, no bo życie przecież dało mi w kość, no to panna powie, ja tego czwartego kielicha nie przyjmę, ponieważ jak przyjdzie ktoś nowy, to panna krytycznie spojrzy na tą osobę i powie tak, albo jest głupia, albo jest taka, jak tamci wszyscy poprzedni partner którzy byli w moim życiu. Znowu ktoś mi zrobi krzywdę i tak dalej, i tak dalej. I to będzie twój największy błąd. Bo twoje przebudzenie to ma, wiesz co, rozwiać ci te, te wątpliwości, czyli ty masz rozpoznać. Ty masz ujrzeć światło, dokładnie tutaj. Że to, co jest nowe i to, co jest ci darowywane teraz w marcu, jest dobre. Natomiast ta wieża oznacza ten stary schemat, z którego ty wychodzisz. Tak? To ma runąć. To ma runąć, czyli co ma runąć? Żeby dostać te nowe klucze do nieba, to ma runąć po prostu... Um, no stary schemat, to, to, to co przestało ci służyć. Więzi przede wszystkim międzyludzkie, które przestały ci służyć. One ulegną rozluźnieniu albo całkowitemu zerwaniu. Dobrze kochani, to wszystko. Życzę wam wobec tego przebudzenia w tym miesiącu, takie macie przesłanie, że się przebudzicie wraz z wiosną. I zaczniecie jak te róże rozkwitać. Aczkolwiek ten rozkwit będzie poprzedzony najwyraźniej jakąś dezorganizacją czy dezorientacją. I czym będzie poprzedzony jeszcze? Yy, prawdopodobnie jakąś niechęcią przed przyjęciem nowości. No i wierzą. Coś tutaj najzwyczajniej runie. Będzie jakiś moment krytyczny. Zdecydowanie. W trakcie tego budzenia się do nowego życia. Ale pamiętajcie, Coś dobrego do Was przychodzi. Nie odrzucajcie tego, nie odrzucajcie. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego miesiąca Wam.